Dobra, więc siemano, witajcie, z tej strony Jarek. No i witam was, kochani, w kolejnym odcinku, oczywiście z gospodarstwa po wuju. Czyli rolnik, słuchajcie, w samotności. Dzisiaj, słuchajcie, siewy. Siewy, słuchajcie, jęczmienia. Ponieważ idę w jęczmień. A więc ja was serdecznie tutaj zapraszam. Władziek, widzicie, no tutaj jeszcze, kurde, no muszę mu tą maskę zamknąć. Na dzień dzisiejszy zaplanowałem tak, zasiać i zwałować, kochani. Także myślę, że to na dzień dzisiejszy będzie wystarczająco. A więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oczywiście, komentarz jakiś tam i lecimy. Dobra. A oczywiście siewnik sobie przestawimy na jęczmień, bo jesteśmy, słuchajcie, na wrześniu. Jesteśmy na wrześniu, więc wypadałoby, dobra, kierunkowskaz damy. O, zobaczcie, jak rzepak, kurde, fajnie porósł. No tutaj troszkę chwasta jest, ale no myślę, że to nie będzie aż tak przeszkadzać. O, coś tu przycinki jakieś widzę. Panie Andrzeju. No, poletko, jak widzicie, piękne, duże. Także już nie będę tutaj się, kurczę, ceregielił z tym. Dobra. A, no może zaczniemy sobie od tamtej strony. Myślę, że tak będzie najlepiej. Na nasiona, słuchajcie, mam jeszcze, sąsiadowi pomogłem troszkę przy drzewie. Poza odcinkiem 30, to tam mi parę złotych dał, no starczyło mi na nasiona, na nawóz. A więc tak, dobra. Jarek może czwórką, co? No dobra, zobaczymy. Dobra. Znacznika włączymy, to będziemy wiedzieć mniej więcej, o co chodzi. Dobra. Pyk. Coś tu za cicho jest. Mam nadzieję, że gra nie będzie za głośno. Jak ciutkę zgłośni grę. Dobra, no i sieje, kurde, no co? Nic innego, jak to mówię, w planach nie miałem. Także siewy dzisiaj, no typowe siewy. Jak to, jak widzicie, 8:44, no kurde, zjadłem śniadanko. Ogarnęłem się. Krówki napoiłem, znaczy cielaki to jeszcze, no ale... Dobra, ale wiecie, o co chodzi. No, nie wiem, jak tu, kurde, siewniki te ustawiać. Bo wuja, kurde, za życie nie powiedział mi. Wiecie, jak ja tu przyjeżdżałem na wakacje, nie? Jak ja tu przyjeżdżałem na wakacje, no to ciężko by było, nie? No, także, kurde, teraz zostałem sam na gospodarstwie, no i niestety, kurczę, trzeba radzić sobie samemu. Dobra, jedne te pole mam tak naprawdę do zasiania. No, ropy zatankowałem troszkę, słuchajcie, dotankowałem jego, bo powiem wam, że, kurde, no, za dużo to tutaj roboty 30 nie mam. Ale niechaj będzie już po prostu zatankowany, żeby, wiadomo, wszystko grało i buczało. No, także... Dobra, lecimy.
Także piękny dźwięk słychać, słuchajcie, to znak, że coś się dzieje. Kurde, już sąsiedzi widzieli, że Jarek pojechał siać. Także już będą chwalić. O, Jarek, kurde, w gospodarstwie to się wpisuje na medal. Wszystko, kurde, robi punktualnie. Tak jak należycie. Dobra. Myślę, że czwórką będę jeździł. Możecie tam napisać w komentarzu, jakim biegiem mam siać, bo nie wiem szczerze. Kurde, no czwórką mi się wydaje git, 10 km prawie na godzinę. Bo piątką to za szybko by było. Jarek, a spróbuj piątką i na tempomacie, dobra. No możemy i tak w sumie, dycha to taka... Dycha to myślę odpowiednia. Kurde, prędkość, tylko obrotów mało. Nie no, jednak kurde... jednak kurczę skorzystam z czwórki. Ponieważ no... Ciapek się dusi trochę, nie? Zaraz mi się zapowietrzy i będzie. Powiem wam, że Władzio kurde się zapowietrza. Coś mam kurde z przewodami nie tak. Także będę musiał tam zajrzeć. Mam nadzieję, że odpali. Jeśli chodzi o... o wałowanie, o ile zdążę. Bo powiem wam, że tego siewu troszkę schodzi. No i dobra. Także łogiń. Łogiń, natłoki i jazda. No, odcineczek macie na niedzielę, kochani. Także ja wam życzę miłej niedzieli. Spokojnej przede wszystkim. Także odpocznijcie sobie tam po szkołach. No i cóż, kurde, mam nadzieję, że filmik się spodoba. No mówię, miłej niedzieli, już końcówka weekendu, zaraz znowu do szkoły, wiadomo, niektórzy. O, Jarek do roboty. No, Jarek do roboty, a wy do szkoły niektórzy, młodsi widzowie. Także, no tak to bywa, kurde, niestety. 10 minut prawie mamy, kurczę, odcinka, powiem wam. Nie wiem, czy zdążę ja to na odcinku zrobić. Bo jeśli nie, no to przełożymy sobie na... Jeśli nie, to przełożymy sobie na, słuchajcie, kolejny odcinek. Czy co ja może... Kółko by jeździł? Tam, nie wiem. Gdzie co? Czekajcie, przejadę sobie tutaj. Na tym kawałku, o. Bo jeżeli nie zdążymy... No to... wtedy prawdopodobnie przerzucimy sobie na... No następny odcinek, bo trzeba będzie nawozy pewnie zasiać pod jęczmień też od razu. Także no, temat się ogarnie. Dobra, widzę, że tam wszystko leci jak trzeba, więc nie będę ingerował. I dobra. Kiedyś wujo mi powiedział tylko jedno. Jarek, jak będziesz jeździł, kurde, z dwoma szczepami w przyszłości, to pamiętaj, 30 nie ma hamulców. Kurde, widzicie? No w sumie hamulce zrobione są. Tam mi, kurde, sąsiad, kolega, z którym już się zakumplowałem, można powiedzieć, pomógł mi ogarnąć. Powiem wam, że, kurde, zdjęliśmy te zwolnice. Niezwolnice całe, tak zwane. Kurde. Zrobiliśmy jakieś tam hamulce, także są. Nie wiem, na ile czasu starczą, ale podejrzewam, że starczą. No, także kurde, rzepaku już nie sieję, bo rzepak mam tam zasiany.
jakby ktoś tam pytał się. Natomiast tutaj jęczmień po jęczmieniu to tak też średnio schodzi, więc no myślę, że kurde no raczej jedynie co bym zrobił to tylko jęczmień tutaj, więc innej teorii nie znajduję. Czekajcie, może ja sobie oświetlenie przeładuję, bo nie jestem pewny, czy... A nie, przeładowałem chyba raczej. Także no. Dobra. No, możecie powiedzieć, kurde, ale Jarek, Isaria jest za duża. Na co za duża? Na ten? Na 30 powiem wam? No kurde, powiem, że może troszkę. Może troszkę, kochani, się wydawać za dużo. Czekajcie, fotę sobie zrobię tylko na miniaturkę, żeby było. I będzie, kurczę, gitarowo. No, powiem wam, że 11 minutka, ale no troszkę schodzi z tym siewem. Nie wiem, czy starczy mi w zbiorniku ziarna. Zobaczymy. Dobra. Także no, mam nadzieję, że się cieszycie, że ja tutaj kurczę te chachmyństwa, że polikwidował. No wuja może nie byłby zadowolony z tego powodu. Bo on nie chciał, wiecie, żadnych drzew ścinać. Dobra. Zobaczymy sobie, słuchajcie, ile ziarna mamy. Kurde, widzę, że piłka na wierzchu jeszcze. Tutaj mam nawet wskaźnik, nie? Także tył widzę, ale najlepiej to, wiecie, kątem oka sobie spojrzeć, żeby mieć po prostu rozeznanie. Dobra. A tutaj jestem ten niby tam wskaźnik, ale kurde, no wiecie jak to jest, nie? No dobra. Także działamy dalej. No mówię, kurczę, no 3 sztuk krówek mam, małych cielaków. Jakby ktoś pytał. Wiecie co trzeba będzie zrobić, kurde? Na zimę, żeby wistulę gdzieś wciągnąć. I tak myślę pod tą wiatę, nie? Bo kurde, ona jest po remoncie. Jeszcze wujek za życia, kurde, ją wyremontował. No, szkoda by było, żeby ona tak, wiecie, leżała sobie ten, kurde, samopasem stała na... z wederem, kurde, w śniegu wszystkim, nie? Także my ją może, kurde, na następnym odcinku jakoś próbujemy odpalić. Myślę, że zapali, no bo kurde, od sierpnia w sumie ja nic nie kosiłem ją, tylko tutaj, aby te pola, nie? Tam chyba sąsiadowi troszkę, kurde, zmuciłem, ale to ile tam hektar? Tam hektar 20, coś takiego, no z groszami w każdym bądź razie, więc trzeba to będzie ogarnąć, nie? No. No i dobra. Ogień. No, 14 minuta, kurde pany. Także dzisiaj to chyba tylko siewy owsa wyjdą. Owsa, co ja mówię? Boże święty, kurwa, tego. Jęczmienia, owsa, już chciałby w owiec iść, widzicie? Kurde, jeszcze pól nie ma za dużo. No ale będę się chciał ogólnie rozwijać tutaj na tym gospodarstwie, więc tak czy siak trzeba będzie, słuchajcie, o ziemi myśleć czasem. No mam nadzieję, że dożyję do tego, do tych, kurde, sprzedażowych momentów, bo pieniążków trzeba na koncie, kurde, na nawozy, żem wydał, na nasiona, żem wydał. Więc no, kurde, troszkę lipa by była, żeby nic nie mieć.
A ja mam troszkę tylko nakoszone. Nie to, że mam dużo, słuchaj, to ja wam zaprezentuję tutaj. No, mam tylko 8 ton pszenicy. Więc no, kurde, ciekawy temat, nie? No, mam nadzieję, że te cielaki mi troszkę urosną. Tam siana, wiadomo, się daje, tak. Jakieś tam słomy, coś tego typu. Te przyczepę muszę do SKR-u oddać, kurde. Ale zapomniałem, kurde, no ale tam wiecie, oni się nie upominają. Bo sam kolega wujka świętej pamięci mówił, że właśnie wujka oczywiście świętej pamięci mówił, że tam Jarek, ja z wujkiem dobrze żył, mówi jak coś, to tam używaj, kiedy trzeba to oddać, więc no ja wiecie, kurde. Wiecie jak jest. Chciałbym mieć taką przyczepę, autosankę, nie powiem, bo kurde, no do wszystkiego potrzebna, czy to drzewa przywieźć, czy kostki. A kostki zwozić, kurde, ręcznie. Rozrzutnikiem to nie robota jest przecież. Dobra, wiecie co ja zrobię? Ja teraz tu sobie objadę, o tak, na wprost z tego wapna. Na wprost tego wapna sobie wyjadę. No, bo tutaj wapno oczywiście zostanie, ja je może jakoś przykryję, jak będę w stanie oczywiście, czymkolwiek, żeby to było przykryte, więc no, czekajcie, ja się napoju, kurde, napiję, bo no jak wrzesień, to wrzesień, ale jeszcze ciepło. A, kurde. Na 30 napić się, to jest klima. Dobra. Także pomału 17 minutka nas dobija, kochani moi. Więc myślę, że będzie dobrze. Także kurde, lecimy. No już trochę zasiany mam. I no zaraz dojdziemy do tego momentu, że tutaj aby zostanie kawalątek. No mówię, nie chcę tu szaleć zbytnio. Możecie napisać w komentarzu, jakim biegiem mam siać, czy czwórką, czy piątką, nie? Bo kurde, szczerze powiem, nie wiem. A też nie chcę za szybko szaleć. Kiedyś tam wiecie, no tak naprawdę na marginesie to kurde ojciec na czwartym biegu siał, nie? Dobra, pyk. Zawracamy. Tego typu. Dobra. 18 minuta. No w 20 minut to ciężko się będzie wyrobić, ale może w 30 się wyrobię. Tak mi się wydaje. No tutaj już jest dłuższy kawałek, także no kurde, będę miał, powiem wam, koszenia, nie? Dobra. Oczywiście widzowie zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Może jesteście czegoś ciekawi, może też, nie wiem, macie jakieś do mnie pytania a propos serii tej. Więc ja to powtarzałem, ale wy tak często to nie pytacie się mnie. A szkoda, bo ja bym w następnym odcinku na przykład to powiedział, co nie, jakbyście tam, nie wiem, zapytali się, jakie plany na przyszłość, nie wiem, kurde, co masz zamiar kupić jako pierwszy nabytek, czy coś, no to nie wiem, kurde, jakbyście tam byli ciekawi czegoś, to oczywiście zachęcam do zadawania pytań pod komentarzem, chęcią odpowiem na co nieco. No,
Oczywiście nie mów, nie pytajcie tylko o kurde, tak jak niektórzy. Jarek, czy masz gospodarstwo w realu? No bo tego to wam nie odpowiem, nie? Ale no, kurde, na temat jakiejś tam serii czy coś, to możecie śmiało, nie? Zadawać pytania, jeśli chodzi o nowych widzów, czy też stałych widzów, którzy wiernie oglądają mnie. Prawie zaciągam nosem, ale no, powiem wam, z rana wstałem, to taki kurde katarzysko. Massacration. No niby człowiek nigdzie tak nie, wiecie, nie wychodzi na te zimne kurde pory. Stara się ciepło ubierać jak już. A i tak się kurde dziot przeziębisz. Mamy 20 minutę ludziska, więc no nie wiem co tu zrobimy z wołowaniem, kurde. Szczerze. Ja chyba będę skłonny, żeby to zostawić na następny, ojej, odcinek. Po prostu zrobimy sobie wtedy siewy nawozy kosem. Teraz siejemy sobie kosem nawozy. I wtedy zwołujemy, tak? Albo zwołujemy, albo kurde, nie wiem, może kurde uda się tego dronę posiewną pożyczyć gdzie za nieco tutaj. Także dobra, wiecie co, ja tu pod przeczniakiem myślę, że tamte zrobię już, bo tutaj będzie z głowy, aby tutaj ten kawałek został. Także zaraz, słuchajcie, ogarniemy temat z poprzeczniakami. Dobra, pyk. Dobra, pyk i pyk, kurde, teraz trzeba tak zrobić. Tak zrobić, panie, żeby kurde nijaków nie narobić zbytnio. Jarek, zobacz na mapie, jak to wygląda. Dobra, zobaczę. Tak, gdzie te twoje gospo jest, człowieku? A tutti, o tutti, to tutaj wapno widać, dobra. Czyli jest git ogólnie z jęczmieniem. Dobra, także poprzeczniak tutaj już wyrównamy sobie na spokojnie. Jakby nie było to tamto. Pyk. No, dajemy i tutaj poprzeczniaka. Przy okazji. No i elegancko, kurczę, pole będzie zasiane, powiem wam szczerze. Pole będzie zasiane, ja będę zadowolony, no także chyba nie, no raczej kurde będziemy, dopóki ja to skończę, to będzie około 30 minut, także ajdź, chyba kurde zrezygnujemy z tego. Zwałowania następny odcinek jeszcze w tym sezonie prawdopodobnie właśnie będzie z tego właśnie z między innymi z nawozów i zwałowania. A kurde, już nie będę, wiecie, na siłę wszystkiego robił, bo to nie ma sensu. Po co szaleć? Na spokojnie. Tak jak ja tu kiedyś wspominałem na tej serii sobie gramy na spokojnie, więc tutaj no na razie póki co nie będę ingerował w pośpiech, bo nie ma to sensu. Ja sobie na spokojnie zasieję. 5 minut zostało, więc no tutaj kurde i tak nie zdążę. No a też nie chcę 30 szybko jeździć, wiecie, no bo kurde, no 30 to jest perełeczka moja. Zadbana, elegancka, no kurde, także wiecie, od razu rozdupcy ciągnik to też nie sztuka, nie. A tutaj wapienko, te, o dobra. Także no widzicie, ja tutaj mam roboty z siewem, więc no. Na razie sobie jedną robotę zrobimy do końca, później drugą. Tak jak widzicie, no na GPS-u nie używam.
Kurde, zapomniałem go wyłączyć znowu, ale z modów, w sensie, ale nie używam tutaj w ogóle, nawet nie klikam Ctrl-W, bo no to jest seria taka na stare maszyny, więc tutaj kurde, nawet pisaliście, że żeby tej nawigacji nie używać, więc ja nie używam, kurde, no staram się tutaj metodą chybił trafił, jak to się mówi, czyli popatrzeć sobie w te i we w te i zobaczyć, jak to się wszystko robi, więc no, tak to będzie tutaj wyglądać. Och, kurde, ale ciemnica, powiem wam. Tutaj tych drzew to trochę za dużo, no. Ja bym był skłonny, żeby tutaj wyciąć co nieco, na przykład te wielkie. Może, nie wiem, zobaczymy, kurde. W następnym odcinku zrobimy akcję wycinka. No i pomału, pomału. Teraz sobie leci. Wiecie, co ja zrobię tylko? Ja może sobie zdjęcie trzasnę na miniaturkę, na szybkości, tak wiecie, żeby nie było. Oto to. Dobra, ale już wskakujemy i działamy dalej. Nie ma co się tutaj opierniczać, nie? Nie ma co się opierniczać, bo czasu mało. Dobra, pyk. No i się cieszę, że tutaj takich typowych lagów nie ma. Jakby to wszystko ustało. Kurde, bo teraz gra chodzi płynnie. Nie wiem, co się stało, że to się kurde zmieniło. Ale nie zapeszam. Wolę odpukać. Bo teraz mi się gra naprawdę przyjemnie. No, 30 minut filmu, więc myślę, że tutaj na razie do pół godziny wystarczające, nie będziemy szaleć. No, także na poniedziałek macie, czyli na jutro macie, kurde, co macie? O, macie fajną akcję, słuchajcie, z kombinatu rolnego Kiecz, także ja was serdecznie też i jutro zapraszam na kurde, godzinkę 7, oczywiście standardowo. To, że tak powiem, codziennie są filmy o 7, więc kto tam nie wie, to oczywiście ja już mu tłumaczę, że Jarek stawia filmy, czyli publikacje zawsze o godzinie 7, także rzadko kiedy jest później, no czasami jak się nie wyrobię z renderowaniem, tak, no to wtedy już jak z renderem się nie wyrobię, no to wtedy już jest po prostu dłużej, tak, a może nie wiem, parę dni było tak, że ja w dzień wstawiałem po prostu, bo kurde serio, taki natłok miałem obowiązków, że no ciężko było to szło ogarnąć. O, tutaj widzę jeszcze tego mijak, no ale dobra. Ciężko było to ogarnąć, więc no nie sposób czasami, nie? No też musicie zrozumieć to, że ja kurde od rana do nocy praktycznie mam też roboty poza komputerem, a jeszcze wiecie, kurde, nie mam kiedy tych filmów robić, tak naprawdę robię, znaczy montuję i renderuję po nocy, nie? Po prostu siedzę sobie, kurde, na kompie i dłubię po live'ach. No, też live'y chcę robić, kurde, no już mówię, człowiek po prostu wyczerpany, tak? Tam ktoś się z widzów pytał, Jarek, kiedy ty śpisz? Ja mówię, kurde, kiedy mam okazję? Kiedy mam okazję, to wtedy śpię, nie? Także no, mówię, jeżeli tam ktoś chciałby docenić tą pracę moją, że ja się naprawdę staram i robię jak mogę, na miarę swoich możliwości, to zachęcam do łapeczki w górę, subskrypcji, no, bo to wiecie, to jednak, kurde, cieszy oko, jeżeli ktoś właśnie takie coś zrobi, bo wtedy czuję się, że tak powiem, potrzebny i w ogóle. No, także cóż, ja oczywiście dziękuję za... Dziękuję za to, że oglądacie, że wspieracie. Niektórzy nawet na live'ach donate'ami, bo to też jest ważna rzecz.
Także naprawdę kochani jesteście widzowie, że tak ochoczo mnie tutaj kurde wspieracie. To po niektórzy pozdrowienia dla Agro Krzysiek. No też Oski. Żeby nie było, że nie doceniam. Agro Krzysiek, Oski, Klapek też ostatnio troszkę zaszalał. A Wironek ogólnie, także no mówię. Zbudowaliśmy naprawdę fajną społeczność i myślę, że będziemy brnąć dalej tylko po to, aby ten kanał był coraz piękniejszy. Dobra. No i 30 minut lekką ręką tak naprawdę. No ale zobaczcie, pół siewnika zaledwie zużyłem. Pół siewnika zużyłem tego, no, ziarna. Dobra, poprzeczniaka sobie też zrobię. A co tam? Dobra, kurde, także jeszcze zrobimy sobie tam poprzeczniak. No i pstryk, dobra. Kurde, ostatni przejazd i kończymy, słuchajcie. Także zjeżdżamy na gospę i koniec. Mamy 32 minutę, także nie, na dziś wałować nie będę. Dobra, może co wiecie, na szóstce go puszczę. O, i tyle mu starczy, kochani, po co mu gazować, kurde, o, szósty bieg, 17 km na godzinę, jakieś tam, no... 10 011 obrotów, o, nawet mniej. Po co mu dawać wpalnik, tak, nie? O, siema sąsiadka. Dobra, kurde. Wiecie co, siać nic nie będę. Powiem wam, więc siewnik od razu sobie odczepimy już. Siewnik sobie odczepimy na tego, na... I cofniemy tutaj. Do budynku. Nie będę już nic tutaj siał w tym sezonie, więc... czas, kurde. I może Wistulą wjedziemy, wiecie? Może wjedziemy już... i Wistulą, tylko czekajcie, żebym ja siewnikiem tutaj kurde cofnął. Dobra, kurde. Dobra, dobra, wiecie co? Jeszcze, kurde, cofnę tylko i już. Dobra, czekajcie. Zobaczymy ogólnie, jak tutaj sprawa z tym jest, z wiatrem, czy coś tu stoi. No kurde. Troszkę stoi tutaj. Czekajcie, tą farbę, kurde, trzeba będzie pochować. Drabinę na razie, kurde, zobaczę sobie, tak zrobię.
Ajajaj, Jarek, bo żeś malował i kurde, nie, to stara farba, powiem wam, kurde, tutaj nie ma co jej tego żałować. Dobra, wiecie co, odpalimy sobie listulę i będzie 40 minut prawie odcinka, o. Dobra, pal go. Wiecie co, ja tylko zrobię. Kurde, sobie tak, czekajcie, kluczyk. Kurde, no nie odpali? A! Odpaliła, kurde. No dobra, to słuchajcie, kurde, zobaczymy, czy ja ją wjadę pod wiatę, nie? Kurde, no chciałbym wjechać. Dobra. Wiecie co? Ona nie wejdzie mi tutaj. Kurde, nie wejdzie, powiem wam, ludziska. A to cię pech. Kurde. Ajajajajajajajajaj. No lipa, lipa, lipa jest. Ej, ale czekajcie, może tam wejdzie. Kurde, no powiem wam, nie chcę, żeby stała na tym, na podwórku, co nie? Więc aby troszkę ją, kurde, wciągnąć, to już będzie gitarowo. Czekaj, ta. Pa, pa, pa. Na styk, nie? Czekajcie, kurde, wiecie co? Otworzę jeszcze te drzwi. Kurde, i przesunę siewnik. Czekajcie, czekajcie. O! Kurwa, ciężki. Zaraz, zaraz zrobimy. Ono, to się może, kochani, udać. Albo i nie udać. Ty, no ale przynajmniej, kuźwa. Przynajmniej by nie stała cała w tym śniegu. Dobra. Tutaj ją tak zostawię. Niech sobie na zadaszeniu będzie, nie? Tutaj się coś przykryje, a reszta po prostu już się ogarnie poza tym. Dobra, także Wistula na razie musi tak zostać, jak se jest. No i cóż, kochani, w dzisiejszym odcinku to wszystko będzie, nie? Nie będę was już męczył tutaj. A więc ja serdecznie też zapraszam do komentowania, do łapkowania, do oglądania kolejnych serii i odcinków z serii, także ja się z wami żegnam, życzę miłego dnia, także siemaneczko, do następnego, strzałeczka, cześć!